Dzień dobry. Niemalże równo 10 lat temu, czyli 24 listopada 2012 roku, wrzuciłem swój pierwszy materiał do serwisu YouTube. I od dnia publikacji, czyli od 23 listopada, czyli od dzisiaj, można by rzec, odkąd właśnie jest dzień publikacji, jest równo jeden dzień do momentu, w którym minie 10 lat mojego kanału. Z tej okazji odbędzie się taki, można by rzec, jubileuszowy stream. Transmisja na żywo trwająca 12 godzin. Wszyscy, którzy oglądają ten odcinek, w sumie ten klip, można by rzec, jaki to odcinek, taki króciutki filmik, czujcie się wszyscy zaproszeni. Będą różne bardzo ciekawe aktywności i zagramy sobie w dwie gierki, które po prostu uwielbiam. To są takie jedne ze starszych gierek, w które ogólnie grałem. Tym niemniej myślę, że naprawdę będziemy się na tym bawić bardzo dobrze oraz, tak jak wspominałem, będzie bardzo dużo ciekawych różnych aktywności oraz ja będę na pewno robił różne bardzo głupie rzeczy na tym streamie, żeby się przynajmniej to kręciło, żeby to wyglądało ciekawie. A wy, jako widzowie, będziecie w stanie mnie przekonać do robienia jeszcze większej ilości tych głupich rzeczy. W jaki sposób przekonacie się na streamku? Gdyby ktoś z was na przykład nie miał czasu albo nie mógł po prostu się zjawić, nic straconego, link do tego streamka już po jego zakończeniu będzie w opisie do tego filmu. Więc jeżeli ktoś z was będzie na tyle zawzięty, że będzie chciał nadrabiać całe 12 godzin całego streama, no to bardzo proszę, droga wolna, chociaż nie wiem, czy znajdzie się ktokolwiek taki zawzięty i nie wiem, czy to w ogóle będzie miało sens. Chociaż mam nadzieję i mam wrażenie, że bardzo dużo osób się na tym streamku zjawi. Znaczy, bardzo dużo to jest oczywiście pojęcie względne. Tym niemniej, bardzo dużo względem innych streamków, no i siłą rzeczy poprzednich. Tak czy inaczej, muszę wam powiedzieć, że zabawa zapowiada się naprawdę przednia. Tak czy inaczej, czujcie się wszyscy zaproszeni. Tak, ja to wszystko nagrywałem na spontanie, jestem w sumie zaskoczony, że byłem w stanie poskładać zdania w tak dobry sposób. No, to do zobaczenia, do jutra.